Problem kontrowersyjny. Czy Kazimierska Konfraternia Sztuki jest kolonią artystyczną? No bo wiele osób mówi, że to nie tak, że my nie jesteśmy kolonią. Ale kim jesteśmy? W całej Europie powstawały kolonie artystyczne w bardzo bogatych krajach. W Szwajcarii, Austrii, w Niemczech, w Francji oczywiście. Bo te państwa były bogatsze. Państwa miały silny status krajów niepodległych i miały też bogatych sponsorów, którzy te prace kupowali. Natomiast Polska po prostu miała wspaniałych artystów. Kazimierz stał się w pewnym momencie taką wizytówką polskości i okazuje się, że tutaj klimat był taki, że artyści czuli się bardzo dobrze. I drewniana architektura, taka drewniano-kamienna, szczególnie ten kamień kazimierski, biały, wapienny, taki porowaty w kompozycji z ciemnym drewnem, dawał bardzo niezwykły efekt w tle pejzażu. A kazimierski pejzaż, to ci, którzy malują, to mają świadomość, że najpiękniejszy jest jesienią, w październiku, kiedy wszędzie pachnie powidłami, a góra Trzech Krzyży, na którą w tej chwili z wielką radością patrzę, jest taka właśnie czerwono-brunatna, no bo tam właśnie rośnie słynny berberys. Poza tym no, pamiętamy też Kazimierz z tej czerwonej dachówki, białe ściany, choćby nawet tłem dla naszych pięknych obrazów. Tutaj jest właśnie architektura kazimierska. No bo niech trwa ta atmosfera Kazimierza artystycznego, gdzie przyjeżdżają artyści, pokazują swoje prace, a jeśli je pokazują, obrazy nie mogą same się oglądać, potrzebni są odbiorcy. Głos kanału Sztuki, który wita Państwa bardzo serdecznie. Wita w czasie dla organizatorów kanału dosyć szczególnym. O tyle szczególnym, że w tym roku Kazimierska Konfraternia Sztuki obchodzi swoje 15-lecie. Proszę Państwa, pamiętajcie, czy pamiętamy, że dla wielu powstanie Kazimierskiej Konfraternii Sztuki było uważane za coś chwilowego, za efemerydę kolejną, jakich sporo się w Kazimierzu pojawiało. A jednak przez te 15 lat Kazimierska Konfraternia nie tyle utrwaliła się na gruncie Kazimierza, ale stała się częścią tego miasta. I to częścią nie tą materialną, ale tą, która decyduje o kształcie kultury naszego miasteczka. To jest dla nas wielka satysfakcja, bo nie chcę się tutaj specjalnie chwalić, ale poza Kazimierzem ani takiej organizacji artystycznej czy środowiskowej nie ma, ani nie ma też tego rodzaju imprezy, jaką jest Kanał Sztuki. Tym razem już siódme. A więc już ta sama cyfra wskazuje, że ta impreza się utrwaliła w kazimierskim pejzażu kulturalnym, a Państwa obecność to potwierdza najlepiej. I rzeczywiście tego rodzaju prezentacja sztuki w naturze i to w takim szczególnym miejscu,
raczej mało nadającym się do prezentacji obrazów, w Kazimierzu się sprawdza. Bo Kazimierz raz jeszcze w ten sposób pokazuje swoją twarz, tą piękną twarz kolonii artystycznej. I już nie chcę powtarzać, że Kazimierska Konfederacja Sztuki jest jak gdyby kształtem tej twarzy, czy rysami tej twarzy, ale to myślę, że sami Państwo zobaczą. A teraz chciałbym oddać głos naszemu burmistrzowi, panu Andrzejowi Pisuli, za którego obecność bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, ja bardzo się cieszę, że już po raz siódmy Kazimierska Konfrateria Sztuki proponuje Państwu właśnie podziwianie obrazów, podziwianie sztuki w tak niecodzienny sposób, który tylko, tak jak tutaj pan doktor powiedział, można w Kazimierzu zobaczyć. I życzę Państwu wielu, wielu wrażeń z oglądania tych obrazów. I bardzo się cieszę, że konfrateria pięknie wpisuje się w różnego rodzaju wydarzenia, które się w Kazimierzu odbywają, zwłaszcza w to najważniejsze wydarzenie, jakim jest Festiwal Filmu i Sztuki w Kazimierzu Dolnym, Dwa Brzegi. I drodzy Państwo, uważam, że tą formułkę mogę śmiało wypowiedzieć, że siódmy kanał sztuki Konfraterii Kazimierskiej uważam za otwarty. Serdecznie Państwa zapraszam do podziwiania znakomitych obrazów, które tutaj są zgromadzone, a Konfraterii serdecznie dziękuję. Podziękowania dla pana Waldemara na jego ręce jako szefa. Dziękuję serdecznie. Chciałbym teraz Państwa zaprosić serdecznie na kolejne wydarzenie związane z naszym kanałem, czyli koncert nie byle kogo, ale Dziadów Kazimierskich. Jako że dziady gromadzą w Kazimierzu bardzo, bardzo liczną publiczność, będą koncertować na tle Jatek na Małym Rynku. I tam Państwa wszystkich serdecznie zapraszam. Jesteśmy falą wyślaną, wirem zdarzeń, burdującym pytaniem, morzem marzeń. Kroplą porną podjarów zgrodów, wiarygomek, budujących myśli, kamieniołomek. Jak to w życiu, raz wyżę, raz niżę, nie do życia potrzebne są trzy, trzy lety. Światła strumieniem i świadomości, potokiem słów, muszą skamieniało. Byłem w nieskończoności. Jak ten życzę, co kule swą toczy, żywot trud swój toczymy pozorny. Tak by móc patrzeć sobie w oczy, na tej planecie, co się zwie w każdym roku. Let's make sound.